Jeśli masz te objawy, możesz mieć cukrzycę. Cukrzyca jest bardzo poważnym stanem medycznym z objawami, które często łatwo przeoczyć. Jednak bardzo ważne jest, aby zauważyć jej wczesne objawy, ponieważ jeśli nie zostanie leczone, może to mieć poważne konsekwencje. Dlatego opracowaliśmy listę typowych objawów ostrzegawczych cukrzycy i jeśli zauważysz jeden lub więcej z nich, powinieneś pójść do lekarza i sprawdzić, co jest nie tak. Cukrzyca jest stanem trwającym całe życie, ale można ją łatwo opanować dzięki regularnym kontrolom i odpowiednim lekom. Choroba musi być wcześnie zdiagnozowana, jeśli chcesz uniknąć trwałego uszkodzenia narządów wewnętrznych. Oto niektóre z najczęstszych wczesnych objawów cukrzycy. Problemy skórne Jeśli odczuwasz suchą, swędzącą skórę, Słabe krążenie, ciemniejszą skórę na szyi lub pod pachami możesz chorować na cukrzycę. To znak reakcji organizmu na insulinooporność i wysoki poziom cukru we krwi. Nadmierne pragnienie. Jednym z pierwszych objawów cukrzycy jest nadmierne pragnienie i częste oddawanie moczu. Czujesz te objawy z powodu nadmiaru cukru we krwi i niezdolności nerek do wchłonięcia glukozy. Prowadzi to do odwodnienia i odczuwasz dodatkowe pragnienie. A picie dużej ilości wody prowadzi do częstszego oddawania moczu. Głód. Z powodu cukrzycy zwykle odczuwa się głód, ponieważ poziom cukru we krwi spada i natychmiast odczuwa się potrzebę glukozy, aby uzyskać zastrzyk energii. Zmęczenie i słabość. Jeśli jesteś stale zmęczony bez wyraźnego powodu, może to być wczesny objaw cukrzycy. Podobnie jak w przypadku nadmiernego pragnienia lub odczuwania głodu, obniżone poziomy glukozy mogą prowadzić do zmęczenia i powodować ciągłe zmęczenie. Utrata masy ciała. Jeśli zauważysz wahania wagi bez wyraźnego powodu, może to być także wyraźny wskaźnik cukrzycy. Częste oddawanie moczu prowadzi do utraty cukru i możesz zacząć tracić kalorie. Rozmazany obraz. Problemy z oczami mogą być również oznaką cukrzycy. Przedłużony wysoki poziom glukozy we krwi może powodować wchłanianie glukozy w soczewce oka, co prowadzi do zmian w jej kształcie, co powoduje zmian widzenia. Im dłużej nie poddajesz się leczeniu, tym bardziej trwałe może być uszkodzenie, może nawet powodować ślepotę. Częste infekcje. Cukrzyca może być również przyczyną częstych infekcji. Zazwyczaj u kobiet objawia się zakażeniami pochwy. Mrowienie w dłoniach i stopach. Wysokie poziomy cukru we krwi mogą uszkodzić nerwy i powodować mrowienie w kończynach. Jeśli zauważysz mrowienie, drętwienie, pieczenie w kończynach górnych i dolnych, może to być objaw cukrzycy i powinieneś skonsultować się z lekarzem. Wrażliwe zęby. Twój układ odpornościowy cierpi z powodu cukrzycy i traci zdolność zwalczania bakterii, które mogą powodować infekcje dziąseł. Twoje dziąsła są szczególnie zagrożone. Jeśli już wcześniej miałeś infekcję dziąseł, jest to idealne środowisko do zapalenia i przerostu bakterii. Wszystkie wymienione objawy znajdziesz w opisie filmu. Pamiętaj też o subskrypcji naszego kanału oraz o polubieniu filmiku.